życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Jeśli chodzi o kadrę, to mówiło się, pan mówił w jednym z wywiadów, chce mieć dwóch, trzech pięściarzy walczących w określonej kategorii wagowej. W poprzednich rozgrywkach w WSB tych kategorii miało być pięć. Rozmawiałem jakiś czas temu z Michałem Olasiem, to już było parę miesięcy temu, mówił, że być może będzie rozszerzenie, ale zdaje się, że pięć kategorii zostaje, tak? Niestety dla kadry pozostało pięć kategorii wagowych. Niestety bardzo dobrze, że jest pięć ze względów na koszty utrzymania całej drużyny WSB. Myślę, że nam to zbytnio nie przeszkodzi w naszym rozwijaniu się. Tak, około trzech zawodników w jednej kategorii wagowej do samej drużyny ligowej jest nam potrzebnych po prostu. Do tego dojdą jeszcze chłopaki, około 15 bokserów nie mających jak gdyby miejsca na stałe w drużynie WSB, ale będą się rozwijali również przy nas w kadrze narodowej. Nie wszyscy będą mogli uczestniczyć, bo nie wszystkim odpowiadają wagi, które proponuje AIBA WSB. Czyli takie zgrupowanie na torwarze, jeżeli te plany wszystkie się spełnią, mamy nadzieję, że tak. Tak jak pan mówił, 15 pięściarzy członków drużyny oraz 15 kolejnych, czyli takie zgrupowanie przykładowe, to jest 30 osób aż trenujących? Odchodzimy od słowa zgrupowanie. Ja nie zamierzam robić zgrupowań, nie zamierzam z chłopakami biegać, ćwiczyć, tylko dużo, dużo boksować. Czyli wjeżdżać na wszelkie możliwe, o ile fundusze pozwolą nam, turnieje międzynarodowe. No i trzon całego rozwinięcia naszego boksu, jakby powrócenia do tradycji, to jest Liga WSB. Tam będziemy się mierzyli z najlepszymi zawodnikami na świecie. Będziemy poznawali różnego rodzaju style boksu. Tutaj upatruję jak gdyby cały strzał w dziesiątkę w tym, żeby powiedzmy z Mińska wrócić z jakimiś medalami w przyszłym roku. Niedawno dowiedzieliśmy się oficjalnie o podpisaniu umowy między Światową Federacją Bokserską a firmą reprezentowaną przez pana. Oczywiście umowy dotyczącej startu naszej drużyny w WSB. Jak przebiegały te negocjacje za IBA? Długo to trwało, czy właściwie gwarancje finansowe i działacze Światowej Federacji byli przekonani? Nie, to nie było tak proste i tak oczywiste. To nie jest tak, że wystarczy wyłożyć pieniądze i od razu drużyna jest przyjęta do rozgrywek. Nie, broń Boże. Kosztowało nas to naprawdę dużo pracy, dużo wysiłku, tak mnie, jak i Huberta, ale też prezesa Jerzego Rybickiego. Nie wolno zapominać o jego zaangażowaniu, chociaż wiem, że wśród kibiców, niektórych przynajmniej, nie cieszy się popularnością. Ukłony dla pana Jurka, dużo pracy z jego strony. Zaczęliśmy rozmowy z AIBą, czy w zasadzie z WSB, z spółką zależną od AIBY, bo to tak należałoby precyzyjnie określać. Zaczęliśmy rozmowy bodaj w marcu tego roku, przy czym zaczęliśmy od pokazania, że potrafimy coś zrobić, bo zanim w ogóle przyszło nam do głowy, żeby zgłosić naszą drużynę do rozgrywek, zanim przyszło do głowy AIBie i WSB, żeby w ogóle rozważać przyjęcie Polski do tych rozgrywek, musieliśmy pokazać, że potrafimy coś na tym rynku zorganizować i potrafimy pokazać, że WSB to jest coś, czym kibice polscy mogliby się zainteresować. I zaczęliśmy od kontaktów z N-Sportem. To, że N-Sport pod koniec ubiegłego sezonu WSB pokazał kilka walk WSB, w tym finały, to może nie chciałbym użyć słowa zasługa, ale to nasza praca po prostu. To myśmy to zrobili, myśmy skontaktowali się z N-Sportem, zainteresowali ich tym projektem. I mimo że wtedy jeszcze żadnej
mimo tego, że wtedy polskiej drużyny nie było w WSB, a walczył tylko Michał Olaś na dobrą sprawę i to już nawet nie na etapie finałów, to NK to puściła, uznając, że rzeczywiście jest to produkt wart puszczenia w polskiej telewizji. Od tego się zaczęły nasze kontakty bardziej poważne z WSB Zaibą. Przedstawiciele centrali, że się tak wyrażę, byli w Polsce. Spotykaliśmy się z wiceministrem sportu, z panem Jackiem Foxem. Tu znowu ukłony dla pana Kajetana Broniewskiego, który nam bardzo też pomagał w tym projekcie i bez którego prawdopodobnie dzisiaj nie siedzielibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Także to nie jest tylko nas dwóch, to naprawdę sztab ludzi, który nad tym pracował. Po tym spotkaniu zaczęły się oficjalne negocjacje, zbieranie funduszy, przedstawianie projektu, no i w końcu podpisanie umowy. Także to nie było naprawdę proste, nie było krótkie. No mam nadzieję, że efekt tego już jest, ale efekt ten prawdziwy, sportowy zobaczymy już od listopada. Dla promocji drużyny, dla promocji całego przedsięwzięcia, jakim jest WSB, na pewno niezwykle istotną kwestią jest to, czy to wydarzenie, czy te dane wydarzenia, te gale będą pokazywane w telewizji. Tutaj mówiliśmy o N-Sporcie. Możemy już mówić w tej chwili, że ta stacja jest poważnie zainteresowana pokazywaniem WSB w nowym sezonie, czy za wcześnie, żeby mówić o jakiejkolwiek stacji w tej chwili? Czy za wcześnie, żeby mówić o tej stacji, bo oczywiście prowadzimy rozmowy, ale nie tylko z N-Sport. Prowadzimy również rozmowy z Orange Sport. Mam nadzieję, że w przeciągu najbliższych dwóch tygodni tak naprawdę będziemy w stanie powiedzieć, która z telewizji to wydarzenie pokaże. Zależy nam nie tylko na tym, żeby mieć telewizję, która ma największy zasięg, chociaż to jest bardzo ważne, ale też zależy nam na tym, żeby to była telewizja, która odpowiednio ten projekt w cudzysłowie sprzeda. Chodzi nam o to, żeby komentarz był profesjonalny. Chodzi nam o to, żeby ten projekt też nie zginął wśród szeregu innych podobnych. Mogę zdradzić, myślę, to nie jest tajemnica, bardzo pozytywnie, z dużym entuzjazmem do naszego projektu podchodzi pan Janusz Pindera i liczymy na to, że w którejkolwiek telewizji by to się nie stało, on będzie prowadził studio. W każdym razie taki zamiar zgłaszał. Bardzo byśmy chcieli, no bo dzisiaj wiadomo, że jest pan Janusz Pindera, pan Kostyra i później długo, długo, długo nic, jeżeli chodzi o komentarz bokserski. W związku z tym tak naprawdę wsparcie od takich ludzi jest dla nas bardzo cenne i myślę, że będzie jednym z decydujących, jeżeli chodzi o wybór stacji, w której walki będą pokazywane. Kilka tygodni minęło od nominacji pańskiej na stanowisko szkoleniowca kadry olimpijskiej, także pewnie już są poważne rozmowy, bądź też nawet wiadomo, kto znajdzie się w tym sztabie szkoleniowym. Wiadomo, że przedsięwzięcie jest bardzo poważne, także no, to nie mogą być dwie, trzy osoby, tylko pewnie sztab szerszy. Powiem szczerze, że jeszcze jak gdyby ta kwestia nie jest rozstrzygnięta do końca. Staram się, jak kilkukrotnie już to powtarzałem, staram się o ściągnięcie z Wrocławia doktora Krzysztofa Maćkały od przygotowania fizycznego. Mamy psychologa już, mamy bardzo dobrego człowieka od masażu, który będzie składał nam zawodników, bokserów, bo tych walk i meczy i turniej będzie bardzo dużo w sezonie. Staramy się znaleźć kogoś od medycyny sportowej, który będzie mógł ładnie rozpisywać i planować suplementację dietetyczną dla wszystkich zawodników. To zawodnikom też pomoże utrzymać swój limit kategorii wagowej. Z tym jest w boksie i w większości dyscyplin, w których waga odgrywa rolę, problem. Co do samych trenerów,
tu się zastanawiam, współpracuję obecnie z zawodową mistrzynią świata Karoliną Łukasik. Robi na mnie coraz większe wrażenie. Myślę tu jeszcze o jednym szkoleniowcu, którego poznałem kilka lat wcześniej jako zawodnik. I być może podeprzemy się jeszcze o szkoleniowca z zagranicy. W każdym razie, tak jak już Pan mówił w jednym z wywiadów, tutaj nie będzie tak, że jako trener kadry uważa się Pan za absolutnie najważniejszego i trochę deprecjonuje to, co mogą osiągnąć zawodnicy też z trenerami klubowymi. Także pełna współpraca, zdaje się, będzie, takie są założenia. Oczywiście, że tak, pełna pokora, nie powtarzam błędów. Poza tym też jak gdyby nie jestem takim człowiekiem. Chciałbym współpracować, chcę współpracować, jak gdyby od razu nawiązała się również współpraca z trenerami klubowymi, dobrych zawodników, których będę powoływał do kadry. Oni muszą być na sali, muszą przygotowywać swoich zawodników, znają ich dłużej niż ja, także mają z nimi lepszy kontakt. Myślę, że to też i im się bardzo spodobało. Jak już dojdzie do pełnej współpracy, czy będziemy mieli jakiś wyjazd, mecz, wtedy zapraszam serdecznie na Torwar. Tam razem przygotowujemy zawodników, żeby razem dopiąć sukcesu. No, musimy się odbudować od podstaw praktycznie. Zdaję sobie z tego sprawę, że nie mamy najlepszych zawodników na świecie i będzie troszeczkę czasu, czy to troszeczkę czasu nam zajmie doszkolenie się, wygładzenie tych lepszych już, żeby mogli podjąć równorzędną walkę z przeciwnikami. Natomiast uważam, że ci młodzi też ładnie, szybciutko pod naszym okiem i pod okiem trenerów swoich klubowych dojdą do tego poziomu, żeby toczyć i wygrywać walki, duże walki międzynarodowe. Jeśli chodzi o samych zawodników, tych, którzy mają tworzyć reprezentację, no to często jest tak, że jak jest wybierany szkoleniowiec na swoje stanowisko, nie tylko w boksie, w innych dyscyplinach często pada takie zdanie, że przed nikim drzwi nie zamyka. Tutaj u Pana pewnie też wszyscy startują, można powiedzieć, od zera, tak? Oczywiście, przed nikim drzwi nie zamykamy. Na najbliższym Grand Prix w Grudziądzu mam zamiar razem z Panem Mariuszem Duriaszem, jeżeli będzie miał Jarek czas przyjechać, to również usiądzie ze mną i będziemy dokonywali selekcji. Jest to już ogłoszone oficjalnie, że tam będzie pierwszy nabór do kadry narodowej, do drużyny WSB. Mam nadzieję, że zjadą się wszyscy zawodnicy z kraju i będziemy mieli w czym wybierać, w cudzysłowie. A tych najlepszych weźmiemy do siebie, na Torwa i będziemy ich tam obrabiać sportowo.